ale we wczorajszej rozmowie na Facebooku dała mi do zrozumienia, że w tej paczce będą same niedobre, znaczy właściwie nie same, ale że będą tutaj w tej paczce jakieś niedobre rzeczy, że nie umie się doczekać właśnie, kiedy to spróbujemy i w ogóle... Aż się boję. Mamy tą paczkę już otworzoną. Kochana, nie masz litości dla nas. Od razu wszystko widać, co jest w tej paczce, także naprawdę my już wiemy, co nas czeka. Ty nas nie kochasz. Nie kochasz nas, kochana, nie kochasz nas. No bo... No i nie wiem, czy mam wam pokazać, czy nie, bo jak wam pokażę, to będę musiała to zjeść. A jak wam nie pokażę, to najwyżej pokłócę się ze swoją kuzynką. No i teraz nie wiem, co mam zrobić. Boże... Dobra, pokazuj. Jesteśmy dzielne? Nie. Meduzy. Jakaś tutaj, nie wiem, biała i wyglądająca jak zgniły ślimak. To jakieś małże są, jakieś takie małże. To chyba już próbowałyśmy, prawda? Tata kiedyś kupił taką mieszankę i to próbowałyśmy zjeść. Ale tego nie. Ja w ogóle nic nie tknęłam. Nie tknęłaś? Ja próbowałam. A ja tylko stałam nad tym talerzem i mówię, nie, tu śmierdzi. Ale to nie wygląda zbyt apetycznie. Kochani nasi widzowie, czy wy jedliście już takie małże? No ale i tak nam nie podpowiecie, bo my musimy teraz je spróbować. Tak, i właśnie umówiłyśmy się, że to wszystko będzie próbowane właśnie na wizji. No więc co? Dobra, to ja idę po jakieś akcesoria do kuchni. Przyniosę chleb. Przygotowałam talerz. Chlebek do przegryzienia i dwa widelce. Proszę mi swojego widelca. O, już mnie trzepie naprawdę. Kochana, ty nas nie kochasz w ogóle nas nie kochasz, a myślałam, że to będzie jakaś miła paczka. No to nic, no to pół, o Jezu. Dobra, weź tam to, co? Dobra, to najpierw zaczniemy od czegoś lepiej wyglądającego. Na pewno. Jezu, jak to już śmierdzi. Ludzie, czy wy to jecie? O! Dobra, chlebek. I coś takiego malutkiego może wziąć. Najwyżej... Coś takiego malutkiego może wziąć, najwyżej wyplujesz. Jak to śmierdzi, pospiesz! No ale ja tutaj śmierdzi! Że łaskę? Mam, czekaj. A wziąłeś sobie chlebka? Tak. Mam jeszcze lateczkę. Bo bez chlebka ani róż. Też mam. Trzy. Na co to będę tutaj pluła? Ja też mam. Trzy, cztery. Naprawdę próbowałam. Jezus, jak można to jeść? Jak to wali? Kochani, otworzyłam właśnie te małże. To śmierdzi jeszcze bardziej niż tamto. No. O Jezus Maria, nie dość, że śmierdzi, to jeszcze wygląda bardzo nieapetycznie. No widok... Widok tych małż nie jest jakoś tam dla mnie nieznany. Ale to naprawdę się je w całości? To naprawdę się je? Ludzie to jedzą? Nie wiem, ale ja nie mam ochoty. Jezus Maria. Nie, no naprawdę, jak ja mam to już do buzi? Jak ja mam to zjeść? Kochani, to tak strasznie śmierdzi, naprawdę. Miałyśmy dobre chęci. Nie. Nie. Tym razem nie. Jedziemy dalej. Nie wiem, co to jest, ale jedłeś już to kiedyś. Ale nie wiem, czy to się je tak... Czy to trzeba przyrządzić? Otworzę to, okej? Okay? Mm-hmm. Bo to jest, widzisz, tak osobno pakowane. No to dobra, no to już je. No to spróbujemy to, no. Bo tutaj jest, bo to są takie, tak jakby kaluszki. O, z dipem sobie zjemy, a co? Bo to, jak widzicie, są takie paluszki krabowe jakby. Taki majonezowy musztardowy bym powiedziała. O, no to co możemy spróbować? Mam nadzieję. Nie śmierdzi? Znaczy zobaczymy jeszcze, jaki to ma zapach. Bo nie, no tamtego poprzedniego naprawdę przykro nam bardzo, ale po prostu no... Nie dało się. Nie dało się. To pachnie rybą. No, bardzo rybne. Chlebek musi być obowiązkowo. Na zagrychę? Sosik. Na chlebek? Mhm. Już się go pamiętam? Mhm.
Powiem tak. Do najlepszych, które należy. Wziąłem tego dużo więcej niż ty. Jesteśmy w ogóle na serwotka. Najlepsze to nie było. To teraz może spróbujemy czegoś smaczniejszego. Jestem za. Kochani, dostałyśmy cukierki Kinder Chocobons. Tak, to będzie dobra zagrycha po tych trzech niedobrych rzeczach. Znaczy właściwie dwóch. Właściwie dwóch. Ja już po prostu, dziecko, jestem w takim szoku. Ja już po prostu chcę coś mieć innego w ustach niż ta ryba. Ta rybna przekąska. Dobre. Pychotko. To wypluje. Brunowanami. Oprócz czegoś do jedzenia mamy coś do pachnienia. Pokaż mi, jak to pachnie. Nie, o, nie, no, ładnie perfum pachnie. Czekaj. Tak kwiatowo? Mhm. To jest chyba bardziej twój zapach niż mój, prawda? O, ale już balsam się podoba bardziej. Bardzo ładnie, bardzo. Możesz teraz znowu dać coś niedobrego. Bo teraz pachnę. Co to jest? Właśnie się zastanawiam, jakiś dezodora? No tak, tu wszędzie pisze po niemiecku, a my tak średnio. To nie jest dezodorant. Chyba nie. To nie jest, kochanie, dezodorant. Będzie jakaś pianka do golenia. Kochanie, dostałam też list. Więc może to będzie jakieś wyjaśnienie, co tutaj jest. Kochani, przeczytam wam ten list. Gorące pozdrowienia dla całej twojej rodzinki, ble, ble, ble. Od razu śpieszę się cię przeprosić za niektóre rzeczy, jakie kupiłam, ale mam nadzieję, że zrobisz z tych paru rzeczy owoców morza fajny filmik. Wiem, iż nie lubicie owoców morza, ale nie mogłam się oprzeć. Dziękuję. Pianka do kąpieli. To jest pianka do kąpieli. O, pianka do kąpieli, to działa jak mydło, oj, ale jestem... A jak to pachnie w ogóle? Nie czujesz? Kwiatowo. Tak bardzo kwiatowo. No, pianki do kąpieli jeszcze nie. Ale nie na stacji to jest mydła, takie pianki. No. To będzie to samo. To będzie to samo, no. Taka pianka do kąpieli. Kawior. Kawior, dobrze. Kawior. Mamy dwa słoiczki kawioru. Jeden kawior jest taki pomarańczowy i ma takie duże kuleczki, a ten ma jakie drobne. Drobne. No dobra, ten czarny jeszcze nie wygląda źle, ale naprawdę nigdy nie miałam ochoty spróbować w ogóle kawioru. Ja jadłam i nie polecam. A ciocia Grażyna się zapycha kawiorem. Dokładnie. O! Bo śmierdzi. Nie, no bo tu ryba jest. My nie lubimy zapachu ryby. Tak na chlebek? No. To będzie tak... grzdało. No wiem właśnie, tak to sobie wyobrażam. Dobra. No. 3, 4. Znaczy, patrzę najpierw, jak pachnie. Bo śmierdzi. Nie pachnie. Ja w ogóle nie czuję, żeby to miało jakikolwiek zapach. O! No ale co ty myślisz, że mój kawior jest inny od twojego? No nie czuję zapachu żadnego, ani dobrego, ani złego. 3, 4. Dopóki nie przegryzłam tego, to było wszystko ok. Gorzej, jak przegryzłam, od razu ten smak, zapach, wszystko się uwidoczniło w mojej buzi, więc niestety tego też nie połknęłam, wyplułam. Przykro mi. I teraz już wiem, że nie lubię czarnego kawioru. A co ty powiesz na temat czarnego kawioru? Że nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o moje odczucia. Czarny kawior nie jest dobry. Boże, ludzie, czy wy to jecie? Naprawdę ty to jecie? Boże! To nic. Ten słoiczek czarny z czarnym kawiorem na pewno zaniesiemy dzieci Grażynie. Tak. A ten musimy jeść? Czy ten nie będzie smakował tak samo jak ten czarny? Będzie smakował, ale skoro dostałyśmy, to musimy go spróbować. I tego obawiam się jeszcze bardziej, ponieważ te jajeczka są jeszcze większe. O Jezus Maria. Ten odcinek jest dla nas torturą. No dobra, no to 3, 4.
Wszystko jest dobrze, dopóki człowiek nie spróbuje przegryźć tych jajeczek. I właśnie ten moment, kiedy zdaję sobie sprawę, że to jajeczko zostało przegryzione i ten sok z tego jajeczka wypływa do buzi, na język, to jest dla mnie nie do zniesienia. Kawiorek, znaczy Boże, kawiorek, marcepanek, kartofelki marcepanowe, rzecz pyszna. Ja akurat nie przypadam za marcepanem, ale... O, ja lubię. Ja lubię marcepan. Trzy paczki żelek. Haribo i cola. O, klasik, tak jak nasz Kaufland. No tak, bo to jest w sumie niemiecka firma. Dobrze, to dla ciebie, to możesz sobie na swoją stronę od razu wziąć. Rafaelo może iść na moją stronę, ale nie mogę się oprzeć, aby nie spróbować, ponieważ mi po tych wszystkich rybnych przekąskach, a ja tutaj widzę coś, co ja lubię, takie czekoladki z miętą w środku. Aha, i to jest typowo świąteczne chyba pierniczki, zaraz sprawdzimy. Dobra, no to nie zjem tego Rafaello, tylko otworzymy. Tutaj tak ładnie wpakowane są te takie czekoladki. O, takie czekoladki w restauracjach czasami dają do kawy, tak, albo do herbatki. A powiedz mi, jak to jest? Lubisz te czekoladki, a nie lubisz mięty jak roślinki? Tak. I nawet jak udekoruję jakiś deser miętą, czyli listkami mięty, to Paulina krzyczy, mamo, czemu? Tak. A miętową pastylkę lubisz? Mnie po takiej mięcie, to mnie głowa boli, od tego zapału mi się w głowie aż kręci. Naprawdę, nie mogę po prostu mięty przełknąć. No i został nam właśnie ten ostatni smakołyk i to jest typowo niemiecki przysmak świąteczny. Meistersinger. Powiedzmy, że tak się to czyta. I bez tego nie ma świąt. Tutaj! No idziesz. Ja już mam zatrucie organizmu chyba. Dobrze, i mamy tutaj pierniczki z lukrem. Też mam na te z lukrem ochotę. Z lukrem, w czekoladzie i co jeszcze? I takie naturalne. To mi się kojarzy po prostu z moją babcią. Zawsze jak przychodzę do babci, to ona mnie częstuje pierniczkami w lukrze. Dotarłyśmy w końcu do końca, do miłych rzeczy, przez tą wyboistą drogę, przez tą drogę... Jakże ciężko! Tak. Tortury nam zadałaś, kochana, tortur, to było ponad nasze siły. Oj, wyboista ta droga była, ale w końcu dotarłyśmy do finału. Brawa dla nas, piąteczka. Brawo. Ale już więcej nie wysyłajcie nam owoców morza. Tak. To... Nie podejmiemy! Po prostu ja już powiem z założenia, nie podejmiemy się już tego wyzwania. Bo już nagrałyśmy filmik. Tak. O, nie ma co się powtarzać. Dwa razy nie wchodzi się do tej samej wody, nie? Tak, rzeki. Rzeki, wody, jeziora, morza. Nie będziemy jeść już owoców morza. Żarcik kosmonautik, a teraz kończymy. Papa, kochani. Bajo. Oczywiście nie zapomnijcie, kochani, o łapkach w górę. Kochani, bardzo was prosimy. Zobaczcie, jak się męczyłyśmy. Nagrodźcie nas łapką w górze. Każdy po jednej łapce w górze i będzie dużo.